Kibiców wprawdzie niewielu, ale emocji wręcz przeciwnie sporo. Do tego szybkość, z jaką lotka przelatywała przez siatkę oraz ilość zawodników, którzy rozgrywali jednocześnie swoje mecze podczas BioPharm Polish Open Under 17, robiła ogromne wrażenie. Badminton oczywiście jest bardzo poważnym sportem, bo jest sportem olimpijskim, więc siłą rzeczy już musi być poważny. Czy dyscyplina się rozwija? To znaczy, no jeśli ktoś tak się przypatrzy i chce być zainteresowany, to zobaczy, że tych osób grających w badmintona rzeczywiście na poziomie amatorskim, powszechnym jest bardzo dużo. Oczywiście im wyższy poziom tych zawodników mniej. Aczkolwiek no z mojej perspektywy oczywiście, no ale to jest subiektywna ocena, tych osób grających jest dużo bądź bardzo dużo. A tutaj no mamy przypadek też taki turnieju międzynarodowego połączonego z turniejem krajowym. Uczestników mamy na tych turniejach 350, w związku z tym, że turniej jest międzynarodowy, przedstawiciele 15 krajów do nas przyjechali. Miejsce super, sala hala też i zakładam, że trzydniowy turniej, który rzeczywiście z jednej strony popularyzuje ten badminton, z drugiej strony daje zawodnikom szansę rywalizacji już na tym wyższym poziomie. Zawodnicy z wielu krajów, sportowe emocje, o tym już wspominaliśmy, a jak mówił szef polskiego badmintona, dyscyplina jak najbardziej poważna, ciągle jednak chyba bardziej popularna jako forma rekreacji niż sport wyczynowy, co na pewno nieco martwi, bo na kortach działo się naprawdę sporo. Po pierwsze, my nie walczymy oczywiście z takimi stereotypami typu kometka, bo uważam, że to nie ma się co obrażać, tylko wręcz trzeba to wykorzystywać do tego, żeby z powszechności przechodzić na wyższy poziom. No, oczywiście mógłbym bardzo dużo rozmawiać co robimy, ale takie najważniejsze rzeczy to w pierwszej kolejności szkolimy nauczycieli po to, żeby mogli być instruktorami. Tych nauczycieli następnie wspieramy poprzez sprzęt, poprzez różnego rodzaju narzędzia, tego, żeby mogli prowadzić zajęcia i poprzez władze samorządowe, z którymi współpracujemy, rozszerzamy to województwo po województwie. Oczywiście na wyższym poziomie jest bardzo duża ilość turniejów, te turnieje są co tydzień. W każdych rocznikach mamy kadrę, ale na tym samym dole no to przede wszystkim szkolenie nauczycieli po to, żeby ta dyscyplina właśnie mogła zaistnieć na zajęciach wychowania fizycznego. No szczególnie w ostatnim czasie właśnie, jak mieliśmy ten COVID, no to dużo tutaj mieliśmy tej przewagi konkurencyjnej nad innymi dyscyplinami typu bezkontaktowość, typu koedukacyjność, rozwój całego ciała, jeśli chodzi o przygotowanie badmintonisty, także z roku na rok, bym powiedział, nawet widać po już takich statystykach związanych z rejestracją zawodników. Tych zawodników nam przybywa, teraz ich jest 10 tysięcy, a zakładam, że no w najbliższym czasie będzie jeszcze więcej.